Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam Państwa w informacjach sportowych. Piłkarze Górnika Polkowice pokonali przed własną publicznością KKS Kalisz 2-1 i umocnili się na pozycji lidera. Jednym z bohaterów spotkania był bramkarz gospodarzy Jakub Szymański, który w 71. minucie obronił rzut karny. Kaliszanie wysoko zawiesili poprzeczkę Górnikowi, jednak do przerwy mieliśmy remis 1-1. Bohaterem spotkania okazał się golkiper gospodarzy Jakub Szymański, który obronił jedenastkę wykonywaną przez Mateusza Żydko. Już w pierwszej połowie zbyt mocno, zbyt głęboko się cofnęliśmy. Oczywiście to też jest zasługą gospodarzy, którzy dobrze operowali piłką. No i to był duży problem. Straciliśmy bramkę i niestety w szatni, jakby można powiedzieć, nie wyszliśmy z szatni, bo początek drugiej połowy był podobny. Przeciwnik mocno, czyli gospodarze mocno atakowali. Bardzo trudny mecz. Ta bramka strzelona przez Kalisz w początkowym stadium meczu, ona jakoś tak w ogóle nie wisiała w powietrzu. Ona nagle tak się przydarzyła i przegrywaliśmy 1-0 i trzeba było odrabiać. I tak naprawdę po tej bramce zapaliśmy naprawdę bardzo dobry rytm i dobrze graliśmy w piłkę. Brakowało nam trochę jeszcze więcej decyzji o strzałach i o tym, żeby zdobyć tą bramkę wcześniej nawet. No, ale udało się po rzucie rożnym. Strzelił Mariusz, który mu się niedawno urodziła córeczka. Gratuluję mu serdecznie z tego powodu i całej rodzinie, a także żonie. Druga połowa również, bardzo dobrze weszliśmy w mecz, strzeliśmy bramkę na 2-1, później ten karny dla Kalisza i Szyma zrobił po prostu to, co do niego należało i dobrze do końca wyczekał, wystał i wybronił. A ostatnie, myślę tak 10-12 minut, to Kalisz był o tyle takim niebezpiecznym zespołem, jeszcze bardziej niż jakby do tej pory, bo grali bardzo dużo tych długich podań, a wiemy dobrze, że jak są te długie podania, to ta piłka nie wiadomo gdzie spadnie, gdzie ona, tą drugą piłkę trzeba również zebrać, więc to zawsze jakby jest większe ryzyko, że ta gra się staje bardziej nieprzewidywalna. Jeszcze w końcówce myślę, że ze 2-3 razy powinniśmy tą piłkę gdzieś dłużej może w narożniku przytrzymać, ale myślę, że nie ma co narzekać, bo z bardzo trudnym przeciwnikiem. Górnik pokonał KKS Kalisz 2-1 i umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli. W meczu 11 serii PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych Zagłębie Lubin zanotowało porażkę. Lubinianie przegrali na własnym parkiecie z MTS-em Kwidzyn 19-27. Od pierwszych minut lepiej wyglądali goście. Zagłębie zagrało najgorszy mecz w sezonie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wysoką wygraną MMTS-u Kwidzyn. Gratulacje dla Kwidzyna, dla trenera Jaszki za zasłużony w pełni wygrany mecz. To brawa dla całej drużyny, zwłaszcza dla bramkarza, który no, pokazał klasę przeciwko mojemu zespołowi. My zagraliśmy bez emocji, zagraliśmy bez ambicji. Zostaliśmy sparaliżowani na początku, nie wiem co było tym powodem, będę rozmawiał z zawodnikami. Wtedy być może się dowiem. Na pewno w jakiś sposób też wytrąciła nas potem sytuacja z Michałem Sankiewiczem. Temu z tego miejsca chciałbym życzyć szybkiego bardzo zdrowia i na parkiet, bo jest bardzo, bardzo potrzebny. Na tej pozycji zwłaszcza. Trudno na gorąco mówić o tym, co zawaliło. Myślę, że przede wszystkim skuteczność rzutowa nasza i 6 metra, w drugiej linii, bo z tego co widziałem około 50%, więc to jest bardzo słabo. Szarpaliśmy raz środkowy, raz rozgrywanie, nie było spójności gry. Gdzieś to się zacięło i konsekwencją jest przegrana wysoko z drużyną z Kwidzyna. No, myślę, że na takie konkretne już podsumowania to będzie czas jutro. Wraz z zespołem z Kwidzyna do Lubina zawitał były szkoleniowiec Miedziowych Bartłomiej Jaszka. Miał on wiele powodów do radości. Chciałem podziękować przeciwnikowi, bo oczywiście mam ogromny sentyment do tego klubu, tego miasta i na pewno jakiś stres był i nawet się mówi, że chce się potraktować to jak kolejnego przeciwnika, ale zawsze gdzieś tam z tyłu w głowy to jest. I cieszę się z postawy moich chłopaków tutaj z Kuby, współpraca, obrona. Kuba naprawdę dzisiaj dobrze funkcjonowali, z tego mogliśmy wyprowadzać i zdobywać łatwe bramki. Dobrze w tej obronie pracowaliśmy, dobrze funkcjonowaliśmy, dobrze pomagaliśmy sobie. Przede wszystkim graliśmy jakby konsekwentnie i cierpliwie. Kolejny mecz Lubinianie zagrają w Opolu z tamtejszą gwardią.
Lubinianka Paulina Nowacka ma za sobą udaną rywalizację podczas Grand Prix Polski Seniorek, które zostało rozegrane w Nowym Tworze Mazowieckim. Córka byłej tenisistki stołowej Zagłębia, Doroty Piaczyńskiej-Nowackiej, zajęła 13. miejsce. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.